Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, a to jest fanfic wakacje. Księżniczka Luna wybrała się na Ziemię na wakacje, żeby spędzić sobie tydzień czasu. W tym celu poleciała najpierw do Stanów Zjednoczonych zwiedzić Nowy Jork, Chicago, Ontario, Waszyngton, Park Narodowy Yellowstone, Los Angeles z uskokiem San Andreas. Wiele innych rzeczy. Była zachwycona i podekscytowana, że na Ziemi jest tyle pięknych miejsc, bo wszystko co w Equestrii znała już na pamięć. Ostatniego dnia postanowiła wrócić do miejsca, z którego wszystko się zaczęło. W tym celu zamówiła taksówkę z hotelu New Yorker i pojechała na lotnisko Kennedy'ego w Nowym Jorku. Kupiła bilet do Polski i udała się do najbliższej bramki i czekała na swój lot. Dzień dobry pasażerowie, lecący do Warszawy. Prosimy do przejścia do bramki C13. Dziękujemy. Podążyła za głosem z głośników w suficie, udała się do bramki. Już ludzie się ustawiali, już kasowano bilety. Weszła na pokład samolot. Był to nawet niezły samolot. Nazywał się chyba Airbus A380, luksusowa linia. Jak na księżniczkę przystało. Pomyślała, kilka godzin i będę na miejscu. Nagle rozległ się dźwięk. Dzień dobry, mówi wasz kapitan. Witamy w samolocie lecącym z Nowego Jorku do Warszawy. Podróż potrwa minimum 4-5 godzin. Jeżeli będą państwo niezadowoleni, możecie po prostu coś przerwało. Pomyślała. Nie wie co powiedzieć, czy co? Taki żart. Damy radę szybko wystartować. Na razie mamy problemy techniczne z jednym z silników, ale usuniemy to, podejrzewam, bardzo szybko. Księżniczka popatrzyła w lewą stronę, gdzie ekipa techniczna grzebała coś przy silniku. No nie no, teraz to na pewno się spóźnię. A siostra mnie uprzedzała, że było się teleportować. Minęło niecałe 20 minut i ogłoszono kolejny komunikat. Witam ponownie, mówi wasz kapitan. Usterka techniczna została rozwiązana bardzo szybko, więc możemy startować. Nagle samolot ruszył. Przesuwał się wolno po pasie. I w pewnym momencie Lunę aż wcisnęło w fotel. Poczuła ogromne przeciążenie i pomyślała, kurde, to nie jest może teleportacja, ale mocna rzecz. Nagle jak obejrzała się przez okno, była już wysoko ponad wszystkimi budynkami. Nabierali szybkości. Samolot wznosił się coraz wyżej. Pomyślała, ciekawe na jakiej wysokości będziemy lecieć. Nagle rozległ się kolejny komunikat. Panie i panowie, będziemy lecieć na wysokości przelotowej 10 700 metrów. Życzymy państwu miłej podróży. Stewardessy będą rozdawać państwu przekąski i napoje, więc mam nadzieję, że umilimy państwu przelot. Macie państwo do dyspozycji muzykę, a także filmy. Mamy też chyba, jak dobrze pamiętam, kablówkę podpiętą pod samolot i sieć pokładową Wi-Fi, więc podejrzewam, że... Ale już Luna nie słuchała, odpalając YouTube'a. Po kilku godzinach już lądowali na lotnisku w Warszawie. Rozległ się kolejny komunikat. Witam, mówi wasz kapitan. Dziękujemy za przelot z liniami lotu. Mam nadzieję, że podróż się państwu podobała. Gdy zabierała swoje rzeczy,
Pomyślała. W kurczak, żeby w Canterlocie takie rzeczy latały, to przyjemność podróży byłaby na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że droga siostro, tam ci się podoba siedzenie na tronie przez cały dzień. Ja to mam fajniejsze rzeczy do roboty. Zatrzymała się w hotelu Bristol w Warszawie. To było to. To tu się wszystko zaczęło. Niedaleko stąd, 50 km od centrum Warszawy, pomyślała. A wszystko zaczęło się od portalu. Ale kto by tam to wiedział? Kolejnego dnia zwiedzała Warszawę, była w Złotych Tarasach, pojeździła metrem. Była zadowolona. To było to. To było fajniejsze niż siedzenie non-stop na tronie, przytakiwanie różnym osobistościom, krzywienie się, uśmiechanie i tak dalej, i tak dalej. To były wakacje jej marzeń. Przynajmniej coś robiła fajnego. Pomyślała, pojadę w góry, bo będzie fajnie. Ale to już ciekawsza opowieść. Wsiadła na najbliższej stacji kolejowej w Warszawie, kupując bilet do Zakopanego. Tylko nie wiedziała, że najpierw musiała dojechać pociągiem do Krakowa, a z Krakowa dopiero osobnym pociągiem do Zakopanego. No ale księżniczki tak mają, że często mylą pojęcia. Jak wyszła z pociągu, zobaczyła góry. Pomyślała, kurde, to większe niż u nas. Zaczęła się rozglądać. Jakiś hotel. Znalazła niewielki pensjonat. O, to będzie to, pomyślała. Zarezerwowała go. Weszła do pokoju, rozpakowała się i wyszła pozwiedzać. Takie wakacje to ja lubię, pomyślała. To jest krótki fanfic. Dzięki za oglądanie.